konstytucja znosiła wolną elekcję i liberum veto, wprowadzała trójpodział władzy i centralizację państwa, znosząc odrębności między koroną i Litwą. Kładła podwaliny pod budowę nowoczesnego narodu politycznego, nadając prawa mieszczanom i obejmując chłopów opieką prawa i administracji rządowej. Jestem Stanisław August Poniatowski, król Rzeczypospolitej. W 1788 roku zwołałem Sejm, na którym prowadziłem wiele zmian w ustroju Rzeczypospolitej. Najważniejszą było uchwalenie Konstytucji 3 maja. Udało nam się zwiększyć armię do 100 tysięcy, opodatkować szlachtę i duchowieństwo, zlikwidować wolną elekcję, nadać prawa mieszczanom oraz wziąć pod opiekę chłopów. W pracach nad Konstytucją brali czynny udział posłowie z waszej ziemi drohickiej, do której należały wtedy również mordy. A oto i oni. W pobliżu Mortów, Jabłonny Lackiej, pochodził poseł na Sejm Jan Stanisław Krasnodębski. Urodził się on w 1751 roku, a zmarł w 1800 roku. Był posłem ziemi drohickiej. Na stanowisko posła został wybrany w 1782 roku. W Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie zachowały się jego mowy sejmowe z okresu Sejmu Wielkiego. Był posłem kliwskim na ostatni Sejm I Rzeczypospolitej w Grodnie. Na Sejmie Wielkim zgłosił propozycję, aby żołnierzy stanu chłopskiego, którzy przesłużyli w Wojsku Narodowym 8 lat, oswobodzić z poddaństwa i zabezpieczyć ich byt zasiłkiem ze skarbu państwa. Był także autorem metody obliczania podatku, tzw. ofiary 10 grosza. Na Sejmie po drugim rozbiorze w 1793 roku nie chciał się zgodzić na podpisanie tego aktu. Został za to aresztowany. Po ucieczce z aresztu przebywał w Puławach na dworze Czartoryskich. W okresie powstania kościuszkowskiego walczył w wojskach Tadeusza Kościuszki. Czcień najjaśniejszego króla jego mości, pana naszego miłościwego, z najwyższą aprobacją i przewodniczym podpisem najłaskawszej ręki jego, zgromadzeni na innym tchnący duchem, jako tylko gorącego żądania najdokładniejszego ubezpieczenia i ulepszenia ojczyzny naszej, bierzemy przed się jedyny sposób, tym celom wydołać mogący, to jest Związek Konfederacji Generalnej. Chcemy zachować całość kraju Rzeczypospolitej, rząd wolny republikański, osobę dostojeństwo i wszystkie prawa i prerogatywy tronu najjaśniejszego króla Stanisława Augusta, łaskawie nam panującego, jako im magistratów wszelkich, zwykłych powinnościach i obrębach swoich i całość obywatelskich włości. Pamiętamy to dobrze, żeśmy Polacy. Pamiętamy, że nas zowią wolnym narodem. Przypomnijmy czyny ojców naszych i nie bądźmy ich odrodkami. Tomasz Walerian Aleksandrowicz, urodzony w 1732 roku, zmarł w 1794 w Warszawie. Polski dyplomata, polityk, wojewoda podlaski, właściciel starostwa Łosickiego, poseł na Sejm Wielki Ziemi Drohickiej, podpisał Konstytucję 3 maja. Uznajemy każdego szlachcica cnoci obywatelstwu i honorowi, jej świętość do szanowania, jej trwałość do szczerzenia poruczamy jako jedyną twierdzą ojczyzny i swobód naszych. Stanowimy przed to, iż po życiu, jakiego nam dobroć boska pozwoli, elektor dzisiejszy Saski w Polsce królować będzie. Najstarszy syn króla panującego po ojcu na tron następował. Jan Onufry Ossoliński. Urodził się w 1760 roku w pobliskich Mokobotach. Był starostą drohickim i posłem ziemi drohickiej na Sejm czteroletni w 1790 roku. W Sejmie Wielkim zaliczał się do największych zwolenników zmian. Brał udział w opracowaniu Konstytucji 3 maja. Brał udział również w pracach Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji oraz Deputacji Konstytucyjnej. Kiedy w 1792 roku zniszczeniu wskutek pożaru uległ kościół w Mokobodach, Ossoliński, mając zgodę królewską, własnym sumptem przystąpił do budowy świątyni Opatrzności Bożej wedle oryginalnego zwycięskiego projektu Jakuba Kubickiego, który również nadzorował tę budowę.
Jan Onufry Ossoliński wziął udział w insurekcji kościuszkowskiej, wystawiając swoim kosztem kilka batalionów. Po klęsce powstania utracił majątek i ukrywał się. Miasta nasze królewskie, wolne w państwach Rzeczypospolitej, w zupełności utrzymane mieć chcemy i za część niniejszej konstytucji deklarujemy jako prawo wolnej szlachcie polskiej dla bezpieczeństwa ich swobód i całości wspólnej ojczyzny nową, prawdziwą i skuteczną dające siłę. Władza sądownicza nie może być wykonywana ani przez władzę prawodawczą, ani przez króla, lecz przez magistratury na ten koniec ustanowione i wybierane. Urodził się w 1731 roku, zmarł w 1803 w pobliskim Łysowie, pochowany zaś został w kościele w Krześlinie. Chorąży Drohicki był poseł ziemi drohickiej na Sejm czteroletni. Podpisał konstytucję 3 maja. Lud rolniczy, spod którego ręki płynie najobfitsze woda z krajowych źródło, który najliczniejszą w narodzie stanowić ludność, a zatem najdzielniejszą kraju siłę, także sprawiedliwość, ludzkość i obowiązki chrześcijańskie, jako i przez własny nasz interes dobrze zrozumiany pod opiekę prawa i rządu krajowego przyjmuje. Karol Urbański, Cześnik Drohicki, poseł 1790 roku ziemi drohickiej z województwa podlaskiego. Urodzony w 1740 roku. Postępowy działacz polityczny, poseł na Sejm czteroletni, członek Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji. Podpisał Konstytucję 3 maja. Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu, aby więc całość państw, wolność obywatelską i porządek społeczności w równej wadze na zawsze zostawały. Trzy władze rząd narodu polskiego składać powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składać będą, to jest władza prawodawcza w Stanach Zgromadzonych, władza najwyższa wykonawcza w królu i straży i władza sądownicza w jurysdykcjach, na ten koniec ustanowionych lub ustanowić się mających.